Państwo wszystkiego nie widzieli, ale tak, tutaj on odpowiednie nawilżenie, woda musi być w dobrej temperaturze, co akurat wiem od innych wokalistek, że ma wielkie znaczenie. A my się zaraz spotykamy w takim naszym miejscu i nie minął w ogóle jeszcze rok nawet od naszej ostatniej rozmowy. Ja myślałam wtedy, że osiągnęłaś już wszystko i tak mnie miło zaskoczyłaś. Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. To od całej Polski przekazuję i od wszystkich zaszklonych oczu, które oglądały twoje występy i wzruszały się tak jak ja. Wiesz, żeby dotrafić do tego amerykańskiego Mam Talent, to dużo trzeba zrobić? Powiem szczerze, że to w ogóle, ta cała przygoda zaczęła się bardzo szybko to wszystko się stało i ja od zawsze, jak miałam 6 lat, zawsze oglądałam Mam Talent, America's Got Talent, takie filmiki mi wyskakowały na YouTubie, ale no wiadomo, że ja nigdy nie, jakby nie myślałam o tym realnie, że ja w ogóle, nigdy nie myślałam, że ja mogę polecieć do Ameryki zwiedzać, a co dopiero być w America's Got Talent, także totalnie się tego nie spodziewałam i no takie to było niesamowite po prostu. Mnie od strony widza zastanawiało, kto tak naprawdę wpadł na ten pomysł, bo mówię sobie tak, okej, z jednej strony opiekuje się tobą wytwórnia, z drugiej strony Igor Herbut jako agent, a może też rodzice, jakby która strona tak naprawdę pokierowała tę drogę, że wysłaliście zgłoszenie? No to była głównie moja decyzja, no bo jakby ja od zawsze chciałam, no i mnie nigdy niczego nie zmusza, prawda, więc jakby jak ja czegoś nie chcę robić, po prostu nie będę. Ale to w ogóle, to było totalnie nierealne, więc ja po prostu mówię, o może byśmy wysłali coś. I tak wyszło i się udało, co jest w ogóle, no naprawdę uszczypnijcie mnie, bo coś niesamowitego. Pamiętasz, co śpiewałaś w takim zgłoszeniu, które się wysyła? Nie pamiętam szczerze, nie pamiętam teraz, bo to było trochę dawno w sumie i no też było dużo do wysyłania rzeczy, dużo różnych piosenek, więc jakby ja już nie pamiętam. A potem zobaczyliśmy cię już podczas 3 etapów, casting, półfinał, finał. Zaśpiewałaś 3 utwory, które według wielu świetnie po prostu też do ciebie pasowały, ale domyślam się, że żeby wybrać te piosenki, no to czy ty, czy sztab ludzi, czy dużo czasu, to wszystko było potrzebne. Jakie jeszcze utwory braliście pod uwagę? No, tam było dużo myślenia, dużo, bardzo, bardzo dużo było propozycji numerów. Natomiast my się raczej tak widzę teraz, nawet tak po programie widzę jakby, że my się trzymaliśmy raczej tych starszych numerów. Lovely nie jest jakieś starsze bardzo, ale takich numerów, szczególnie tam później Rocket Man i Running Up The Hill, to były takie starsze hity. Bo chodziło mi o to po prostu, mi szczególnie, żeby zrobić, żeby skoverować coś, ale zrobić z tego swoją wersję, zrobić z tego taką po prostu Sarah James, prawda? I zrobić to trochę inaczej i zrobić wersję, której jeszcze nikt nigdy nie słyszał. Pamiętam, jak po Eurowizji pytałem cię o konkretne dźwięki, że tam była jakaś wokaliza, że na próbie zrobiłaś coś wyżej, czy potem zabrakło odwagi, a może stwierdziłeś, że to będzie taki bezpieczny scenariusz. Jak jest w przypadku takiego show jak Mam Talent? Czy każdy dźwięk był wcześniej ze swoją głową umówiony? Powiem szczerze, no jakby ja oglądając teraz swoje występy, wiadomo, że ja bym dużo rzeczy poprawiła też. Prawda? Bardzo dużo rzeczy poprawiła, bardzo. No i no niestety jakby ja sobie też tam w głowie myślałam, że na niektórych próbach też czasami wychodziło mi lepiej. Bo wiadomo, że to jest stres, dochodzi stres i przede wszystkim widownia bardzo, no są cudowni oczywiście i tak głośno klaszczą mi w ogóle. Więc ja no też nigdy takiego czegoś tak naprawdę, aż takiej widowni, która tak głośno i tak dużo jest w takich programach, to nigdy nie doświadczyłam. I to był trochę taki szok. I wiadomo, że się słyszałam, ale to też był stres i w ogóle, no i prawda, George znaczy, Simon Cowell przed tobą, to wiadomo, tak, że jest stresik. Tak. Może złapać stresik. Ale niesamowite, że mówisz o stresie, bo no, naszym zdaniem było super. Była dzicz, jak ty to mówisz, tak? Była dzicz. No, była dzicz. To niby to było bardzo dobrze. Znaczy, powiem szczerze, no ja gdzieś tam, ja dużo rzeczy bym poprawiła, no, bo ja też jesteś. Ja jestem trochę samokrytyczna, ale wydaje mi się, że to dobrze, no ja gdzieś tam słyszę rzeczy, które definitywnie, definitywnie powinny być poprawione. Ale no to tak już, to taka moja wina trochę. No ale żyjecie, no, trzeba robić też błędy, prawda? Bez komentarza. Też bardzo podobała mi się strona wizualna twoich występów. Wiele komentarzy było, jejku, to wyglądało jak na Grammys. Faktycznie tak się czułaś? Było dla ciebie ważne, żeby zadbać o tę stronę wizualną? Czy miałaś też decydujący głos w tej sprawie? Tak, no w ogóle no, pracowaliśmy z choreografem Joe, I love him so much. I po prostu no, bardzo dużo było prób i kroków i trzeba było liczyć krok. To też nie jest takie proste, wszystko jak się wydaje. To trzeba stanąć w dobrym miejscu, żeby kamery i światło cię załapały i wszystko. I no, mieliśmy ten taki moment w Running Up The Hill na finałach, że tam musiałam się podnieść i ja też nigdy się nie leżałam, nie podnosiłam się jak śpiewałam i to też nie było takie proste. Tak.
Ale chyba wyszło w miarę. I też wydaje mi się, że jeszcze nie miałaś takiej okazji, żeby pokazać nam właśnie, te wszystkie taneczne swoje umiejętności, a na TikToku widzę, że tam się dzieje, także na taki występ też czekamy. No, też, ja też bardzo czekam, żeby może coś tak więcej potańczyć, bo ja uwielbiam tańczyć, naprawdę uwielbiam i ja też, ludzie tego może nie wiedzą, ale ja uwielbiam bardzo, 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 więc ja bym chciała cię też zapisać, może w LA na tańce jakieś fajne, cudowne, więc to jeszcze, to też mój plan w głowie, jedno z moich marzeń. I tak.